Panie Pośle, pod koniec 2010 roku wszedł w życie traktat lizboński. Która z wprowadzonych przez niego zmian będzie najważniejsza dla polskiej prezydencji? No, zmieniły się reguły, zmieniły się zasady funkcjonowania prezydencji. O tym trzeba absolutnie pamiętać dzisiaj. Unia Europejska ma swojego prezydenta, który przejął wiele obowiązków, które dotychczas były wykonywane przez prezydencję. To samo dotyczy polityki międzynarodowej. Ale na pewno rola prezydencji jest cały czas bardzo ważna i poszczególne kraje mogą wiele zrealizować, chociaż nie w dniach prezydencji, warto o tym pamiętać, bo wtedy i my, tak jak inne kraje, w czasie prezydencji jesteśmy związani pewnymi regułami, tak aby dbać o interes całej Unii Europejskiej i doprowadzać na pewno do kompromisu. Ale cały proces związany z przygotowaniem prezydencji jest niezwykle ciekawy, bo to będzie oznaczało szereg kontaktów i formalnych, i nieformalnych na bardzo niskim poziomie, a do tego później najwyższego poziomu. A to oznacza, że Polska w tym czasie powinna wiedzieć, co chce załatwić, zarówno w polityce spójności, w polityce związanej z ochroną środowiska, czy również w polityce międzynarodowej. I to jest już ten moment, kiedy nasze postulaty na prezydencję powinny być forsowane i zgłaszane. Jaką rolę w tym czasie mogą odegrać polscy europarlamentarzyści? No, my byśmy chcieli, aby polski rząd również w Parlamencie Europejskim lobbował za pewnymi rozwiązaniami, ale musi to być odpowiednio wcześniej. Jesteśmy gotowi tutaj do współpracy. Bardzo ciekawą sprawą dla polskiej prezydencji i dla Polski jako państwa członkowskiego jest na przykład sprawa związana z funkcjonowaniem makroregionów, a Polska jeden z takich makroregionów współtworzy. Myślę tutaj o makroregionie Morza Bałtyckiego, a to oznacza inne spojrzenie na politykę spójności, na wykorzystanie funduszy w określonych celach. Przede wszystkim tym priorytetem dla makroregionu bałtyckiego jest i ochrona środowiska, i transport, ale też zwiększenie zatrudnienia i postawienie na innowacje. To w przyszłości może oznaczać same korzyści już nie tylko dla instytucji, ale dla poszczególnych mieszkańców.